Holental, bo... Bo tu mieszkam. Mieszka tu moja mama i tata. Bo tu moja babcia mieszka. Tu jest fajny plac zabaw. I ja się lubię na tym plac zabaw bawić. Ja najbardziej. Moje miejsce, tu mieszkam, tu wracam zawsze. Sami sobie. Dzisiaj zabiorę Państwa do Wolentala w gminie Skurcz. Mieszkańcy tej niewielkiej miejscowości wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Obszarów Wiejskich UAN nagrali film o własnej wsi. Zajęli się wszystkim, pozyskaniem środków, napisaniem scenariusza i realizacją filmu. A przedstawia on najciekawsze wątki historyczne z życia wsi, a przede wszystkim ludzi, którzy są najważniejszą wartością małych ojczyzn. Okazuje się, że wspólna praca nad takim filmowym projektem może bardzo zintegrować mieszkańców. Generalnie na wsi nikt nie realizuje projektów filmowych, a to jest taki projekt miękki, po którym pozostają produkty gotowe. I tym produktem jest film, on przetrwa dłuższy czas, zostanie w sieci i będzie dostępny dla przyszłych pokoleń. W czasie realizacji i już po realizacji widać bardzo wyraźnie, że tu jest wszystkiego pełno, że tu właściwie nic nie potrzeba, żeby wydobyć to, co jest cenne. I sądzę, że jednym z ważniejszych przesłań jest nie historia Wolentala i nie Wolental, ale jest jakby przykład dla młodych ludzi, że nie należy się wstydzić swoich miejscowości. Lubię Wolental, bo... Mieszkam od urodzenia tutaj. No to jest moja wioska. Dobrze się w niej czuję. Jest cisza, spokój. Wszyscy z miasta teraz uciekają na wieś. Jeden drugiego rozumie. Ludzie starają się współpracować ze sobą. Wiadomo, jak jest mała wieś, wszyscy się znają, to i sympatycznie. Zdrowe powietrze. Bym nie chciał nigdzie już więcej mieszkać. Jeżeli mają Państwo ochotę obejrzeć film o Wolentalu, odsyłam do internetu, gdzie pod hasłem Lubię Wolental albo Mój Wolental znajdą Państwo link do filmu. Moje miejsce, tu mieszkam. Tam zawsze.